przestrzeń, w której teraz jesteśmy, jest to realizacja z Majdanka. Są jeszcze dwa filmy, które nakręciłem w Brzezińce, czyli części obozu Auschwitz-Birkenau. To są, są ślady z podróży, przeróżne. U mnie też ten temat pojawiał się tak stopniowo. Zauważyłem, że poczułem się trochę oszukany przez system, przez edukację, przez rodziców, że nie byłem informowany o tym, co się działo w czasie II wojny światowej właśnie z Żydami w Polsce. Dlatego gdzieś odczuwałem jakiś dług wobec tego, co się wydarzyło. Ciągle jest w Polsce jakby taki brak prawdziwego spojrzenia na historię niewygodną. I myślę, że historia Holokaustu była niewygodną historią, ale mnie ona bardziej interesuje z takiego bardziej emocjonalnego podejścia. Aczkolwiek ten szerszy kontekst tej niewygody tych scen, niewygody tych miejsc, no jest dla mnie wciągający jako dla artysty i chciałbym się zająć też tym tematem.